Kandydat do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej musi spełniać następujące warunki. Posiadać obywatelstwo polskie, minimum 18 lat, nie być karanym za przestępstwa umyślne, posiadać zdolność fizyczną i psychiczną do pełnienia służby wojskowej oraz posiadać nieposzlakowaną opinię. Kandydat swoją drogę do dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej zaczyna od złożenia odpowiedniego wniosku do dobrowolnego wojskowego centrum rekrutacji. Może to zrobić osobiście lub za pośrednictwem portalu rekrutacyjnego zostańżołnierzem.pl. Dokumenty, jakie powinien złożyć kandydat, to wniosek o powołanie, kopię dokumentów tożsamości, kopię dokumentów potwierdzające wykształcenie oraz kopię innych dokumentów mogących mieć wpływ na powołanie do służby wojskowej i w Wojskowym Centrum Rekrutacji. W ciągu maksymalnie 2 dni przechodzi się niezbędne procedury naboru, w tym rozmowę kwalifikacyjną, badania psychologiczne oraz badania lekarskie. Jeśli kandydat pomyślnie ukończy ten etap, otrzyma kartę powołania na szkolenie podstawowe w ramach dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej, do co warto zaznaczyć wybranej przez siebie jednostki wojskowej. Znajdujemy się w kompleksie koszarowym w Tomaszowie Mazowieckim, gdzie dzisiaj rozpoczyna się 6. turnus szkolenia dobrowolnej i zasadniczej służby wojskowej. Organizowany jest on na bazie 7. Batalionu Kawalerii Powietrznej, czyli jednostki wojskowej będącej w podległości dowódcy 25. Brygady Kawalerii Powietrznej. Pierwszym z punktów, na jakie stawiają się ochotnicy, to jest punkt wstępnej weryfikacji stawiennictwa, gdzie każdy z nich wypełnił w zasadzie już ankietę zdrowotną, zostaje wstępnie sprawdzony, sprawdzone zostają jego dokumenty tożsamości, po czym zostają oni podzieleni na podgrupy. Skąd pan nas przyjechał? Przyjechałem do państwa z Radomia. Ja jestem tutaj stąd, z Tomaszowa. Jestem rodowitą tomaszowianką. Niewielkiej miejscowości koło Piskowa Trybunalskiego. Czego się pan najbardziej obawia po zasadniczej dobrowolnej służby wojskowej? No, wydaje mi się, że wycisku, tak? Czego pani oczekuje po dobrowolnej zasadniczej służby wojskowej? O zmiany dosyć dużej w życiu. W służbie pan chce zostać w wojsku? Jak najbardziej. Tak, zamierzam kontynuować służbę w wojsku. Wcielenie zrealizujemy w oparciu o rozwinięte w zakresie niezbędnym do właściwej realizacji tego przedsięwzięcia PKI. Kierowani są na punkt weryfikacji stawiennictwa, gdzie sprawdzone są ich dokumenty, wypełniają dokumenty finansowo-logistyczne, po wypełnieniu których zostają kierowani na kolejne punkty. Psycholog. Co zdecydowało, że zgłosił się pan do służby? Zainteresowania. 3 lata chodziłem do liceum certyfikowanego w Warszawie, klas wojskowych. Jak również magazyn mundurowy, gdzie zostają zaopatrzeni w przedmioty umundurowania i wyposażenia. Też serial Kawaleria Powietrzna zapoczątkowała tą przygodę, która zaczyna się 14 listopada. Na zakończenie procesu wcielenia udają się na posiłek, obiad. Po którego spożyciu trafiają na zorganizowaną wcześniej kompanię szkolną w oparciu o jeden z pododdziałów 7. Batalionu Kawalerii Powietrznej. Tam zostają zakwaterowani, skierowani do izb żołnierskich i rozpoczyna się tak zwane szkolenie zapoznawcze w oparciu o przygotowane sale wykładowe w tym kompleksie koszarowym.